Na ile obstawiacie? Ile tu jest wat? Poczekajcie do końca filmu, to wam opowiem. Panel wygląda tak. A więc pokazuję nasz uśmiech. Tak wygląda nasz busik. Naklejki pościągane, ciężko się to robiło. Jednak temperatury minusowe nie za bardzo. No i mamy w całej okazałości nasz panel słoneczny. Jak jesteś ciekaw, ile ma wat, zostań do końca filmu. Taki montaż na takie uchwyty. Kable mamy spuszczone tutaj. Spuścimy je chyba tutaj w środku i wpuścimy do kabiny. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy rurę. Ona będzie do szarej wody, będzie z tej strony pod samochodem. I mamy dwa takie akumulatory 130-amperowe. Wziąłem je od łódki, które używałem. Myślę, że się spiszą. Tu jak widać już jest wąż do gazówki wymierzony na długość. No i się dzieje. Siedzenie tamto, które wyjechało na chwilę, się naprawia. Ja jestem zadowolony. Elektrownia na samochodzie już jest. I po prostu idziemy do przodu. Pokażę wam ten garaż ogólnie. Będziemy zabudowywać. Tutaj zrobimy też płyty zamknięte. Będą się otwierać, żeby tego bałaganu nie było widać. Tu jest fajny schowek. Będziemy trzymać może takie rzeczy bardziej właśnie zimowe. Kurtki. Tu już kiedyś mówiłem, te wszystkie światła, które można robić tak zwanie dzwonkowo, te żarówki, przełożymy je trochę tu wyżej. No i jak panel mamy założony, no to jedziemy dalej do elektryka. Nie, tak jak sobie poradziłem sam z swoim busem i z tym panelem słonecznym, tak tu zostawiam to wszystko elektrykowi, bo jest więcej przeróbek. Nie ma tylko takiego, że schemat podłączamy. Prawdopodobnie akumulatory wlecą tu pod siedzenie. No i tyle. Jeszcze będziemy robić szarą wodę pod samochodem z tej strony. Tam będziemy wycinać takie zbrojenia. Nie wiem, czy będzie widać. No i zamówiłem już zbiornik, który przyjdzie. Myślę, że w tym vlogu wam go pokażę. Tutaj będzie zbiornik. Jak nie widzieliście jeszcze, butla GasBank wleciała tutaj. Ten kabel jednak wydłużymy i w ten sposób położymy, a tu sobie zrobię jeszcze dodatkową półkę. Webasto w końcu może też uruchomimy. Jak ktoś jest pierwszy raz, znaleźliśmy tutaj Webasto. Na początku jak kupiliśmy, nie wiedzieliśmy ogólnie, że jest Webasto, ale pod samochodem okazało się, że jest tłumik. Też nie wiedzieliśmy, że tutaj się znajduje dodatkowy akumulator, czyli też odpadają sprawy techniczne typu separator. No i tyle. Zaraz wam opowiem trochę o Victronie, tylko wejdę do środka. A więc dochodzimy do momentu regulatora napięcia. Victron. Dlaczego go wybrałem? Jest to jeden z droższych regulatorów na rynku tutaj polskim. Różne opinie są. Jedni mówią, że to dla gadżeciarzy, bo można łączyć się za pomocą Bluetoothu z smartfonem. Ja go wybrałem dlatego, że użytkuję go już 1,5 roku. Nigdy mnie nie zawiódł i uważam, że jest wart tej ceny. Dla niektórych może i nie. Ja regulator chcę umieścić w takim miejscu, w którym nie będę miał tak na co dzień dostępu jakby do danych, żeby sczytać. Dlatego odpalam sobie aplikację. Patrzę, kiedy co jak ładował, jaki jest stan w ogóle napięcia, jaki jest stan akumulatorów. We Volkswagenie mam regulator w takim miejscu umieszczony, gdzie nie mam w ogóle dostępu. Musiałbym złożyć łóżko, wyłożyć tam parę elementów i dopiero dostać się do niego, dlatego tam mi się to fajnie sprawdzało. A tu jeszcze nie miałem tego przemyślanego. To jest 30-amperowy, no więc 30 amper, czyli musi być duże napięcie. No więc teraz mogę wam zdradzić,
panel słoneczny, który mamy na dachu, ma 505 W. No jest to trochę, pół kilowata, ale oglądając faktycznie kanały 300 W, my jesteśmy w Polsce, mamy dużo dni pochmurnych, to mówię, niech po prostu będzie to ładowanie troszeczkę mocniejsze, szczególnie, że będziemy ładować te dwa akumulatory. Akumulatory ogólnie mają po 130 A. No i co? Zobaczymy, gdzie to umieścimy. Kable spuścili chłopaki mi tutaj, ale ja będę je wpuszczać chyba głębiej tam i tam dopiero przewiercę się do kabiny i tam umieścimy wszystko. Chciałbym Wam wytłumaczyć tutaj teraz, dlaczego nie pokazuję Wam etapów, jak to się dzieje wszystko, ta zmiana, metamorfoza, tylko pokazuję Wam już gotowe elementy, dlatego że mnie tutaj nie ma. Jest to projekt inny niż inne. Przerabiam karetkę, chcę Wam pokazać, ile to będzie kosztowało i oczywiście, ile to będzie kosztowało, nie robiąc tego własnymi rękami. Wiadomo, że coś tutaj dołożę. Nie robię tego własnymi rękami, dlatego że nie mam czasu, bo cel mam taki, że chcę pracować jak najwięcej, żeby jak najdłużej sobie móc podróżować i jeździć. Pierwszy etap chcemy zrobić w czerwcu. Chcemy wyjechać sobie na Mazury. Chociaż to się wszystko może zweryfikować, ale taki jest plan. Myślę, że miesiąc czasu. No i mówiąc o tych przeróbkach. Daję do przerobienia wszystkie te rzeczy znajomym, z zaprzyjaźnionym warsztatom. Pomagają mi koledzy, oczywiście za wszystko też płacę, z czego zdam relację. Gdy miałem czas, jak było zostań w domu, swojego Volkswagena przerabiałem sam. Miałem na to miejsce, miałem dom, który sprzedałem i teraz przeprowadziłem się w inne miejsce, gdzie no nie mam takiej możliwości. No dlatego niektórzy mówią, jak chcesz przerabiać busa na kampera, najlepiej kup go zimą, to na lato się wyrobisz. No i tak zauważyłem na wszystkich kanałach vanlife'owych, że każdy ma cel 2 miesiące, a ciągnie się to praktycznie rok czasu. Nie chcę Was zanudzać filmami, jak to wszystko się robi, bo tych filmów na YouTubie jest mnóstwo, ale takiego przerobienia karetki no nie znalazłem. Fajnie by było, jakbyście dali gdzieś w komentarzu linka, jak ktoś przerabiał taką karetkę typowo na pokazanie, nie mówię o Volkswagenie T5, który był tam przerobiony z samochodu transportowego, tylko typowo karetkę. Chociaż jest to podobna praktycznie wersja, ale może akurat bym zaczerpnął jakieś, powiedzmy, inspiracje do tej przeróbki. Ja już jakiś plan w głowie mam, cały czas wszystko się zmienia, czasami weryfikujemy, no i działamy. Ja pracuję, czasami wkurzony jestem, że na przykład nie mogę tu przyjechać, no na przykład jak był panel wczoraj montowany, bo chciałem po prostu ewentualnie zobaczyć, ale widzę, że ten panel jest tak ogromny, że można powiedzieć, inaczej bym go też nie umieścił. No i oglądając faktycznie kanały na YouTubie, no te 300 W ludzie wymieniają. Podróżować po świecie też bym chciał, ale ten rok to jest Polska. No więc zamontowaliśmy sobie 505 W do tych dwóch akumulatorów 130-amperowych. Myślę, że to swobodnie starczy, bo tak naprawdę będę czerpać tutaj lodówkę, jakieś tam oświetlenie, te wszystkie żaróweczki powymieniamy, wentylator trochę bierze, bo jednak ma moc, no i Webasto tam za dużo nie będzie brało, bo to tam tylko jest silniczek i pompka. We Volkswagenie ten panel mi się sprawdza, gdzie mam tylko 160 W, 4 dni pochmurne, na przykład w zeszłym roku na Kaszubach, 80-amperowy akumulator nie siadł. Wszystko było fajnie, dlatego też wybrałem Victrona, bo on w nawet dni pochmurne coś tam daje napięcia, więc coś tam ładuje, podtrzymuje i to się sprawdziło. Uważam, że warto. Zastanawiałem się nad regulatorem EPWR, ale docelowo kupiłem ten, który już mam, który sprawdziłem. Opinie są różne, ja to polecam. Nie mam z tego żadnego tytułu, można powiedzieć, profitowego. Ale jestem zadowolony. Dlaczego nie założyłem tutaj panela elastycznego? Była taka opcja 360 W w dwóch panelach elastycznych. Ale to było dla mnie za mało, bo mówię, lepiej kupić więcej, bo jak kupicie mniej, to wtedy jak chcecie dokładać, często jest tak, że musicie regulator zmienić, bo już ma inną amperowość. Ten ma 30 A, na te 505 W jest akurat. Tak mi doradzili w tej firmie. Myślę, że to jest wszystko ok. Czytałem na ten temat. Raczej to się wszystko sprawdzi.
a ogólnie jeszcze też nie wiem, bo mam klimatyzację postojową i po prostu prawdopodobnie jak ją uruchomimy, to no ona też może trochę brać. Nie mam uruchomionej, dlatego że no nie mam docelowo połączonego tego dodatkowego akumulatora, on jest za słaby i tutaj te wszystkie regulacje powodują jakieś zwarcie. Aha, a druga sprawa to mam walniętą przetwornicę. Przetwornicę zamówiłem. Polecam przetwornicę Azo, u mojego szwagra to się sprawdza. A ja kupiłem troszeczkę inną, ale z tej firmy, z możliwością UPS-u, czyli praktycznie będziemy też mogli podłączyć się pod kabel. Już Wam pokazuję, gdzie wymienimy wtyczkę tylko, bo tu jest wtyczka jakaś francuska. I w razie co awaryjnie będziemy mogli się tutaj podłączyć. No i tutaj gasbank wpadł, jak już widzieliście wcześniej. Ten wąż przedłużymy, tu zrobimy dodatkową półkę. No i tyle. I działamy, czekamy na dalsze paczki. Tak jak już kiedyś mówiłem, jestem teraz u kolegi. Skombinował mi wzorniki na ściany i wzorniki też na fotele. Zobaczymy co wybierzemy. Są tu takie miękkie materiały, różne podbitki. Są dywanikowe, sztywne. My będziemy raczej zainteresowani tymi tu. No oczywiście chyba raczej jaśniejszymi kolorami, żeby ten kamper nie był ponury, żeby dawał nam uśmiech na co dzień. No i lecimy dalej załatwiać sprawę. Jadę odebrać paczkę, przed chwilą dostałem telefon od siostry. Przyszła paczka z naszą przetwornicą. Przetwornica z UPS-em, 2000 W na 1000 W. Jadę. A więc odebrałem paczkę. Jest to przetwornica, dosyć duża paczka, w szoku jestem, nie wiem dlaczego taka duża, ale będziemy rozpakowywać. Na razie jadę do domu. Można powiedzieć, jest ogromna, podobna wielkością do naszej, której mamy w Volkswagenie T5, ale jest masywniejsza. Zobaczymy jak się będzie spisywać, zobaczymy gdzie ją zamontujemy, bo nie spodziewałem się tej wielkości. Mam nóż i nie zawaham się go użyć. Przyszła kolejna paczka do nas impostem. Czekaliśmy na nią ponad tydzień. Pewnie domyślacie się, jak ją wyglądacie w lobby, co tutaj jest. Dzisiaj auto odwiozą do elektryka, żeby podłączyć regulator, żeby powymieniać gniazdka. Tu nasz oczekiwany zbiornik na czystą wodę. 84 litry. Wybraliśmy taki dlatego, że pasuje nam dokładnie to miejsce, które wyznaczyliście z bocznych drzwi. Będzie to pomieszczenie techniczne. No i pomimo, że mamy tylko umywalkę, zadecydowaliśmy, żeby wykorzystać to miejsce i dlatego zbiornik jest tak duży. 84 litry. 20 cm szeroki, a tutaj
zmiana planów. Jednak po analizie i po czytaniu różnych vlogów zadecydowałem, że będę kupować nowy kran. Tamten wykorzystamy w inne miejsce. A tutaj już będzie ze stycznikiem. Za chwilkę Wam pokażę, bo też tu mi przeszkadza i dzwoni. A więc w padce znajdowała się pompka, kruciec i taki kran ze stycznikiem, który uruchamia od razu pompkę. Trzymajcie się, lecimy do elektryka. Tak to wygląda. Tu mamy dostęp. Tam zablokujemy. Super. Tą linkę jeszcze poprawimy. Ona będzie tutaj dłuższa. To jest od gazu. I ten od gazu też tam wszystko wsadzimy. A tu zrobimy półkę, podwiesimy te węże i będzie idealnie. Teraz idziemy przymierzać do środka materiał, który wybraliśmy. No i przymierzymy też kran. Najpierw zdemontujemy ten kran, który jest. A teraz postaramy się zamontować wstępnie ten kran. Jakościowo powiem Wam, że słabiuśko. Tamten kran był lepszy, solidniejszy. Wiadomo, domowy, kamperowy, pomimo że miał małą cenę, to ogólnie powiem tak, minus jeden. Zobaczymy co zrobimy, czy nie będę kombinować faktycznie założyć tego kranu. Zrobimy włącznik tylko na pompkę z boku i tyle. Postanowiliśmy wybrać taki materiał. Puścimy trochę słońca. Nie wiem, czy go będzie dobrze widać, ale zobaczcie. Ta ściana planujemy ogólnie, żeby chyba została biała. Zobaczymy, jak się będą zachowywać tutaj gazówka i gotowania. Ale pokażę Wam, jak na tle białym wygląda ten materiał. On jest z lekkim takim połyskiem. Nie jest za ciemny. A w tym przypadku na tych ścianach, no to już będzie ciemniejszy, nie? Te ściany ogólnie ogarniemy tym materiałem. On ma lekką podbitkę, taką z gąbki. Tak wygląda w słońcu. Taka struktura. Myślę, że to się fajnie spisze. Nie będzie też widać po prostu jakichś brudów. Wiadomo, że będzie to trzeba przemywać. Te ściany zobaczymy, czy sobie tutaj nie zrobię elementów jakby drewnem, żeby to też ładnie wyglądało. A to wszystko chyba nie będę obklejać, tylko zostawię białe i będzie taki kontrast ciemniejszy, biały, ciemniejszy, a to białe, to na razie niebieskie zostaje. Zobaczymy, co w przyszłości z tym zrobimy. Ogólnie na tyle. No i trwa budowa kampera powolutku. Na razie samochód stoi przed wjazdem u elektryka, czeka na swoją kolej, no i działamy.